Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny update paczki, tym razem paczka Easy. Wiem, że już miało nie być update'u na 1.6.4, ale uznałem, że trzeba by go zupdate'ować X-paka Easy, ponieważ dużo osób jeszcze na nim po prostu gra. A mody, no, były sprzed marca, także macie update. No i przejdźmy od razu do instalacji, może pierwszy jednak pobieranie X-pak / download. Skorzystam ze swoich jeszcze plików. No i tutaj macie ten przycisk. Klikacie sobie tutaj. Tutaj macie nową instrukcję. I pobierz, paczucha się pobiera. Także tyle, jeżeli chodzi chyba o pobieranie. Do część loga przejdziemy za chwilę. No więc uruchommy to. I mamy instalator teraz. No i tak. Modpack nie zawiera tych modyfikacji, bo wiadomo, nie mogę ich użyć w publicznym modpacku. Ble, 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 to sobie możecie przeczytać już sami. No i instalator podmienia takie oto foldery. Także wszystko, co macie w folderach Acid, Chocolate, Config, Libraries, Mods, Versions, zostanie zastąpione, to znaczy pierwszy zostanie usunięte, a później zostanie wgrane to, co jest ode mnie. No i paczka się wgrywa tam, gdzie domyślnie jest Minecraft, czyli updata roaming.minecraft. No i to, wypakowujemy, nie? Troszeczkę to będzie trwać, ze względu na to, że teraz nagrywam, także moc procesora jest wykorzystywana w dużym stopniu. Ale i tak, myślałem, że będzie dłużej szło. Okej, no i oto jest. Także to się wgrało tutaj. No i wgrajmy opcjonalne mody, Mow Creatures w wersji 6.1.0 i Optifine HD Ultra D1. Linki macie tak samo na stronie lista modyfikacji. Także kopiujemy, wklejamy. Okej, to już jest. No i można uruchomić Minecrafta już. Paczka działa na No Premium. Nie mówcie, że nie działa, bo paczka działa. Tylko musicie mieć swój launcher i po prostu wgrywacie te pliki stąd, tam gdzie chcecie je mieć, tam gdzie wykryje je launcher. Ja się nie znam, nie korzystam z pirackich launcherów, także mnie nie pytajcie, jak to robić. No i dobra, stworzymy sobie jakiś nowy profil. Nowy profil o nazwie X-Pack, na przykład Easy. O, przecież to paczka Easy 280720, żeby ładnie wyglądało. X-Pack Easy. I argumenty jawy dla komputerów o pamięci 4 giga, XMX 2 giga, XMS 1 giga. Na przykład komputerów o pojemności 8 giga RAMu, no to dajemy tutaj czwóreczkę. Ja sobie włączę z szósteczką, ponieważ mam 12 giga RAMu. No i w sumie mogę już zasejwować i zmienić tylko profil. Play. Teraz powinno zaraz odpalić. Dokładnie, a w tym czasie sobie przeczytamy changelog. Zaktualizowanych modów wiadomo czytać nie będę, bo to było zawsze i będzie zawsze. Tylko tak, co dodano? Resonant Engine zamiast Calclavia Core, bo to jest niby to samo, ale zmieniona nazwa, tylko o to chodzi. Następnie OpenEye, bardzo przydatny mod w zasadzie dla mnie, bo wskazuje mi jakby to, co się dzieje w Crashu. Najadąc, Advanced Armaturgy, Electric Magic Tools, Morph. Też prosiliście właśnie o Morpha na paczce Easy. To jest Core Mod, Simple Recycling, Tinker's Construct Tooltips, czyli pokazuje tam, ile trzeba sztabek na jakiś item i tym podobne. Mobius Core, Opis, czyli ten świetny mod, który wam kiedyś pokazywałem na odcinku. Shatter, to się tak te mobki rozpadają fajnie na części. Relikwiary, Taumig Relikwiary. Industrial Craft 2 Fixes, no i usunięto Calclavia Core, dodając Resonant Engine, no i naprawiono wiele błędów zgłaszanych na moją prośbę na Facebooku. Kiedyś tam wam wysłałem właśnie prośbę, żebyście mi wypisali mody, nie mody, tylko błędy. Troszkę ich się tam uzbierało i w zasadzie wszystkie są usunięte na mój gust. Jakoś ich tam za bardzo nie sprawdzałem, ale większość na pewno jest usunięta. Tego na razie nie widzicie, to macie w oddzielnym odcinku. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Teraz niech się tylko włączy Minecraft. O, nawet już się włączył, to sekunda. W tym czasie sobie zmienię GUI Scale. GUI Scale i zmienię sobie na Chunk Loading Multicore. No i dobra, done.
wygenerujmy sobie jakiś świat, żeby pokazać, że wszystko pięknie działa. Creative. Dobra, tutaj nie będę nic zmieniać. Create new world. Świat się wygeneruje, nie ma żadnych tutaj bugów, jak niektórzy mówią. Chociaż w sumie nowa paczka, tak? Wcześniej bugi mogły być. Teraz raczej nie będzie. W ogóle niszczy mi jeden gość. Wmawia mi, że na mojej paczce nie można sprintować. No cholera jasna, jak? Jak? Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie, ale naprawdę to nie jest wina paczki, tylko wina jest twoja, bo teraz się właśnie przesprintuję. Patrzcie, idę sprintować. Wyłączmy tylko tą mapkę. Tą mapkę, jak coś, to była tutaj w prawym rogu, wyłącza się za pomocą podwójnego N. Tak, żeby nie było. Oto działa sprint. Widzisz? Widzisz, działa sprint. Także, myślę, że nie będziemy zbędnie przedłużać. Paczka działa jak należy. Dokładnie. Są stateczki. Są pierdołki. Jest dużo zakładek. No i jest to paczka easy. Także nie zawiera żadnych utrudnień związanych z użyciem stali, z narzędziami, ze źródełkami, z rurkami i tym podobne. Także życzę miłej gry, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!